Do najbliższego piątku, 4 listopada, potrwa głosowanie na wybrane projekty, które zostały zgłoszone i zweryfikowane w procedurze suwalskiego budżetu obywatelskiego 2023. Uprawnieni do udziału w głosowaniu są mieszkańcy Suwałk. By ich opinia była wzięta pod uwagę, powinni podać na karcie do głosowania swoje dane pozwalające na weryfikację tego warunku. Niezależnie, czy jest to wersja papierowa, czy elektroniczna, wymagane jest podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL. Z każdej z trzech grup można wskazać tylko jeden wybrany pomysł. Te grupy to 11-punktowa lista mikroprojektów, licząca 15 propozycji lista projektów małych i ostatnia 10-punktowa lista dużych propozycji. To, do której kategorii pomysł trafił, zależy od wartości przewidywanych nakładów. Głosy mogą również oddać osoby niepełnoletnie, ale by ich wskazanie było ważne, wymagana jest pisemna zgoda rodziców.